Krzysiek, no to co? Na już ten... jesteśmy właśnie w domu. Zjedliśmy. Teraz sobie poglądamy rodowody tutaj. Zobaczmy. Jo w środku. On te swoje rodowody zna, ale my tutaj chcemy też pokazać Robertę, jak on tutaj dokładnie prowadzi hodowlę. Każdy gołąb, o którym wcześniej już tu mówiliśmy, posiada rodowód. Jo tutaj przegląda gołębie, które wszystkie te rodowody, które w tej chwili ma, pierwsze, to wszystkie to są imbredy Nacjonala One, 6 gołębi. Poza kadrem się puka po głowie, jak mógł się ich pozbyć. Tak jest. Ojciec jak zobaczył, pamiętam do dzisiaj tą minę, jak zobaczył ojciec, jak z tymi gołębiami wychodziliśmy. A co, oni trzeźwi byli wtedy? Trzeźwi? Ojciec zbladł. Było to sytuacja, ale trzeźwi byli? Sytuacja, wiesz, była taka, że... Jo, te gołębie przyniósł, ja powiedziałem, że bez tych gołębi stąd nie wyjeżdżam i nie bierzemy innych. Nie? Nikt na świecie nie ma takiej kolekcji nacjonalnej jak Robert. Tak. Wenn genügend gezogen hat für ihn selber, zum Schicken. Danach müssen wir paren zum Verkauf. Weil Kinder von seiner Schlag kann ich einfach verkaufen. Jak wystarczająco dużo wyciągniesz dla siebie do lotu, to później to odpowiednio połączysz i on odpowiednią ilość, praktycznie każdą, może od ciebie odkupić dla klientów, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego. Znaczy, co warto tutaj wspomnieć o tym Nacjonal One, jak wychodziliśmy już, te gołębie były w naszym koszyku, to ojciec dał nam do zrozumienia, powiedział wprost, że 80% gołębi około jego superlotników wywodzi się z Nacjonala One. No i 7 po Iwanie. 7 jest. Jest. Jest Iwan. Electric Blue. Ja, na pewno. 3 pierwsze konkursy do młodych. Super. Iwankę razy Lola. Klein, aber top. Big Boss. Big Boss, four jest Big Boss. Ile masz z Big Bossa? 4 sztuki. 2 samczyki, 2 samiczki, 1 ten z rozpłodu, którego tak oglądał dzisiaj. Jo. Fantastyczny gołąb. Zwei Stück in ganze Welt. Eine in Taiwan und eine hier. Big Boss mit Demi. 2 gołębie są tylko na świecie. Big Boss razy Demi. To samiec jest u mnie, mam po nim 2 młody. Jeden u Roberta, drugi na Tajwanie. To może zrobimy takie, że to dzieje certyfikat, że filialny gołębnik Herbocsa może takie coś oficjalnie zrobił. To też tak trzeba będzie załatwić. Przejdę z tej strony. Przy okazji zobaczymy przez ramię. Tu warto pokazać, bo to jest Niko, o tym nie wspomnieliśmy, gołębie też fantastyczny gołąb, zaraz go w katalogu pokażemy. O tym, co mówiłem wcześniej, Big Boss jest wnukiem Degusa. Córka Gusa. Big Boss jest wnukiem Gusa. Tak więc ja też tutaj później pokażę w tym rodowodzie tego gołębia, że ta olimpijka, która jest, to też jest wnuczką Gusa właśnie. Tak. Jak zdążymy, Złota Olimpijka z Poznania w kategorii roczne z 5 pierwszymi konkursami, to jest wnuczka do Gusa. Wnuczka do Gusa. Tak więc tutaj wnuków do Gusa trochę będzie. Robert ma właśnie jednego bezpośredniego syna, ta złota medalistka razy swój dziadek, czyli Gus razy ta złota medalistka. Tak, to jest jeden z tych 2 gołębi, które pokazaliśmy, a drugi jest Gus razy. Big Boss, tu można wyniki Big Bossa zobaczyć w katalogu. Patrz jak moja żona, no. A tutaj skupmy się właśnie na Big Boss, Niko, Niki po tej samej. Katalog, ja powiem tylko, ten katalog cały jest dostępny też na stronie internetowej u Manfreda. Można jest sobie zobaczyć. Czegoś takiego, takiej kolekcji w Europie nie ma. Super, no. Olympic Tarzan razy Belgian Star, też Belgian Star, to jest wspaniała fasamica, oryginał Leo Heremans. Garmin razy Brie, to jest... Ty te gołębie w ilu partach nazywałeś, jak byłeś w nim? Nie, kilka razy byliśmy i ono dopiero na sam koniec udawało nam się już naprawdę perełki wyciągać z gołębnika tak naprawdę rozpłodowego. No o czym świadczy to, że Jo się tutaj pojawił. Ale on tu specjalnie przyleciał. Tak jak mi dzisiaj powiedział, że dla niego
nie jest ważnym tylko gołębie sprzedać, ale też jednocześnie wiedzieć, gdzie on je sprzedaje. Co się z nimi dzieje, co się z nimi dzieje. William King. To tak jak wcześniej mówiłem, ta samica 2016 rok, katalog. Ona jeszcze jest gdzieś w katalogu na 2016 rok. Już jej nie ma, bo jest zakupiona, tak? O, Million King, tak? Zdjęcie z katalogu. Tu jest, widzimy. A ona już jest tutaj w naszym gołębniku. Czyli katalog już jest nieaktualny. Oczywiście ta samica, która tutaj lotniczka z gołębnika lotowego, też jest u mnie w gołębniku. Ta z wynikami. Nieaktualna, to jest, z tych cen możemy skorzystać, jak ktoś chce. Tak, jeżeli u ciebie jest, to nie? Podamy. Oczywiście. W dowolnym zakresie. No i Iwan, no, 7 dzieci, 7 dzieci Iwana, tak. 3 synów i 4 wspaniałe, fantastyczne są. Iwan to jest bezapelacyjnie najlepszy gołąb, jakiego rodzina Herbots kiedykolwiek w historii miała. To jest absolutny top Iwan. Beste top, die wir in ons leven gehabt haben. De beste trouwen. We hebben zeer veel goede gehad. We hebben nummer 1 gehad. Mieli w historii bardzo dużo dobrych gołębi. Numer 1, 155. Ale Iwan jest nog eine klasse höher. No nie, no to Iwan, co, Iwan jest po prostu. No co warto powiedzieć, no półka, to. Jeszcze półka wyżej od gołębi super. To co warto powiedzieć, no to w samym katalogu te gołębie, które są, które latały u Jo, Olimpika, Iwon, której mamy pełną siostrę. Dwie siostry Iwa. Były w Budapeszcie na ostatnim. Tak jest, dwie medalistki, tak więc tutaj Enkel, nie ma o czym. Enkel Iwan, hier. Erste und siebte national. Enkel schon. Tu jest wnuk, na, wnuk Iwana, pierwszy i siódmy narodowy. Tak jest, tutaj mamy Iwankę, po którym też są dwie samiczki tutaj u mnie w gołębniku. Iwankę razy, jest, i razy Lola. Christiane, ne? Iwankę Iwanke jest Vater von Christiane. Ja. Und Iwankę hast du zwei Stück mit... Po Belgian Star też oczywiście mamy dwa gołębie, razy Olympic Tarzan. Mit Lola. Lola, tak jest. Matka Els. Widzieliśmy ją, Elis, Mother Els. Jest też tam w gołębniku, sparażona była. Warto tutaj spojrzeć, że Super 399, syn po synu Nacionala One i z tego dało Olimpijkę. Tam też jest Imbret Nacionala One razy ona właśnie. A tu masz dwa stück von Mutter Els mit Niko, tak jest. Ja, Niko. Ja od siebie mogę dodać, że jest dużo dobrych hodowli na zachodzie, które mają jakieś tam wybitne gołębie, ale bez wątpienia dla mnie ilość asów, ilość bardzo dobrych gołębi, które są u herbotców, to jest po prostu największa kolekcja w tej chwili bardzo dobrych gołębi w Europie. Nikt nie ma więcej asów niż oni. Co prawda, oni też te gołębie kupują, skupują. Ale już skończyły się czasy, kiedy oni mieli kiedyś taką fabrykę gołębi. W tej chwili ta hodowla została mocno ograniczona i hoduje się tam tylko naprawdę z gołębi wybitnych. Pamiętam, co się przerwę ci, przepraszam, pamiętam jedną sytuację, jak byliśmy chyba trzeci raz w gołębniku Jo i wchodziliśmy, oglądaliśmy te gołębie rozpłodowe i siedziało mnóstwo gołębi w klatkach. Około 40 gołębi siedziało w klatkach. I Jo mówi do nas, że one będą za chwilę szlachtą. I Manfred mówi do niego tak, po jakich to są gołębiach? On mówi po najlepszych, tylko że to są słabe gołębie, które się nie nadają dalej do hodowli. Chciał któregokolwiek Manfred, samca potrzebował, któregokolwiek chciał Manfred zabrać i opowiedział, że w życiu z te gołębie są do zabicia. One nie są dalej, żeby poszły w świat. Ale damy innego lepszego. Ale dał za to innego. Ale co to na przykład... To chyba jako zeznanie w sądzie, może gdzieś był to żartował. Ale proszę na przykład zwrócić uwagę, co oni mają tutaj w katalogie, ale chciałbym też zwrócić uwagę na ceny, które tu u nich są. To jest na przykład super samiec, którego miałem w ręce, super yearling. Ja, hast du jetzt vom bestellt, he? Tak, są już młode dla mnie zamówione u niego. To jest gołąb, który w Holandii wylatał 5 pierwszych konkursów jako roczniak. Jest gołąb super w ręce, po prostu absolutny granat.
po takim gołębiu młódek kosztuje ujo 500 euro. 500 euro kostet eine Junggel. No tak, ale należy... Po takich asiorach, ja wiem, że dla niektórych może się to wydawać, że 500 euro to jest bardzo dużo pieniędzy, ale jak tak sobie widzę i słucham, co niektórzy ludzie mówią, to naprawdę za średniej klasy kundle płaci się tutaj w Polsce więcej pieniędzy niż za młode po taki na przykład. Znaczy tutaj też warto, co warto powiedzieć, te gołębie, te ceny katalogowe też, bo mafy, to o tym też trzeba chyba wspomnieć, że to są gołębie, że to są ceny za gołębie, które są faktycznie do sprzedania, tak? Bo te gołębie, które nie są do sprzedania, to ceny tutaj są, czyli te gołębie, które są tutaj w katalogu, były kupywane praktycznie, można powiedzieć, z tych gołębi, które były zostawione dla jodohodowli. To nie było, to nie były gołębie na sprzedanie. Tutaj wracając jeszcze do tego, co Manfred powiedział o tych cenach, to też jeszcze taka jest rzecz, że kupując takiego gołębia, tak jak Manfred powiedział, może się wydawać drogi, ale kiedy policzymy, kupujemy jakieś tańsze i eksperymentujemy z nimi przez kolejne lata, my tak naprawdę niekiedy więcej pieniędzy wydajemy na eksperymenty po prostu. A tutaj skracamy niejako... Prawdopodobieństwo wyhodowania dobrego gołębia po dobrych gołębiach jest dużo większe niż po tak zwanych gołębiach. To jest Barcelona Jan, którego pokazywaliśmy młódka, po Barcelona Jan dwa gołębia są w wyniku rodzeństwo. Barcelona Jan razy Barcelona Demi. A to z jakiej hodowli są? To są tak. Od jo. Ale to są bezpośrednio ich wyhodowane czy odkupione? Nie, to są kupione gołębie. Kupione to są. Die Taube hast du gekauft, ne? Die habe ich gekauft. Znaczy, die weiche Taube habe ich zugekauft. To są gołębie długodystansowe z super wynikami, zakupione. No, ale gołębie są rewelacyjne. Bardzo dobrze zbudowany, to Manfred też ocenił, zafascynowany jest ojciec i o tym gołębiem Sylvester Brown, prawda? To jest najlepszy gołąb na długim dystansie. Nie, Sylvester Brown nie. Newbelgian Pike. Der war auch beste Taube Belgiens. Aha, pierwszy na złoty as vogel. Tak, pierwszy i drugi najlepszy. Ganz Belgien, gołąb Belgii na długim dystansie. 11 w 2009 roku drugi był, a to po nim, to po nim właśnie też mamy młódki teraz, takie te fantastyczne, które ten płomień, które oglądał, co mu się tak podobało, raz i siostra Iwo. A ty mówisz, mamy, to się każe, jak on wyjedzie, czy wystały, nie wiedziesz. Poczekaj, coś jeszcze warto... Sorry, że ci przerwę. Po tym Silverstone Rode te dwa mutki, gdyby ci się nagle odmieniło i chciałbyś je sprzedać, to on z zyskiem od ciebie odkupi, znaczy z zyskiem dla ciebie. A czy Silverstone już na, na Tajwanie jest wariactwo z tymi gołębiami. Na Tajwanie super po tym gołębiu lecą. Samica z tego jest tak fantastycznie, bo samca widzieliśmy, samicę nie pokazuję, samica jest tak fantastycznie zbudowana, że jak jechała tutaj do Polski, oceniał ją ojciec, no to nie chciał wypuścić z ręki. Das sind Tauben, die nicht einmal spitze. Nein, die flog 1, 2, 3, 4, to są gołębie, które nie raz... 5 mal in der ersten 40, 43 nationale. Nie tylko raz wyszczeliły, które tam raz udało się jakiś czołowy konkurs zrobić, tylko to są gołębie, które lecą... Auf die meist schwere Flüge in Belgien, Rhône Valais. 5 mal in der ersten 43 nationale. To ten Silverstone Rode, on się, to jest specjalista właśnie z tych trudnych lotów. Wie heißt das? Rhône Valais sind, wo man viel den Wind immer rund dreht und sehr schwer zum vorbeifliegen. Z tych lotów, gdzie są bardzo, róża wiatrów jest bardzo zmienna i tam są zawsze problemy, to są bardzo ciężkie loty i te gołębie właśnie tam super się spisują. Tu też taką nazwę. Warte do pokazania, no młódki mamy zamówione na bieżący rok z Newbelgian Pride. Kann ich das sagen in Kamera? Was hast du eine Geburt gekriegt? Zapytałem, czy mogę do kamery powiedzieć, za ile ten Newbelgian Pride został... Propozycja. Na China? Po prostu dostał nową ofertę na Newbelgian Pride'a w wysokości 200 tysięcy euro, ale nie interesuje go sprzedaż tego. Warte do podkreślenia, dwie oryginalne siostry Newbelgian Pride są u mnie w Błędniku. Tak, są. Oryginalne dwie siostry, które tak naprawdę jedną z nich bardzo chciał mieć jo, ale trafiła do mojego gołębnika. Jest to die beste Familie dieses gibt. Dla niego to jest najlepsza rodzina tych gołębi. Er gewinnt erste National. To jest gołąb, który... To jest długi dystans oczywiście, to jest gołąb, który jako roczniak wygrał pierwszy narodowy z Liburn, 800 km. Und sein Vorbruder, selbst Vater und Mutter, sollte zweite National gewinnen,
aber ist nicht sofort reingekommen und jetzt dritte Nationalmannschaft. Jego pełny brat powinien zrobić drugi narodowy z tego lotu, ale że trochę się ociągał na wylocie, zrobił trzeci narodowy z tego lotu. Und die fliegt noch ein 36. 63. und 66. Oprócz tego trzy inne czołowe konkursy. I tak jak wspomniałem, że to roczniak i 800 km wykonał. No i był na roczne i na młode. Na roczne i na stare był ten, miał ten wynik, tak? Bo to należy powiedzieć. Co my tutaj jeszcze powinniśmy... Tutaj właśnie, bo mówimy teraz o gołębiach tutaj jo, a tam jeszcze miałeś gołębie Vandenabele. Z Vandenabele. Mamy trochę mało czasu. Royal Prince też. Pierwsze musimy kończyć. Zostało nam jeszcze około 10 minut. 10 minut, tak. Także musimy też troszeczkę o innych gołębiach wspomnieć. No nie zdążymy chyba wtedy. O wszystkich może nie, o wszystkich może nie, ale pokażemy część po prostu tutaj, pochodzenia tych gołębi. Tu każdy po prostu znajdzie coś dla siebie. Tak jest, ale co warto powiedzieć, te gołębie po najlepszych gołębiach, które będą ode mnie do sprzedania, wszystkie będą miały po tych najdroższych gołębiach, będą miały robione badania DNA, tak więc ode mnie gołębie kupowane będą potwierdzone po prostu pochodzenie i badanie. Tak? Wszystkie te gołębie były kupowane bezpośrednio u hodowców albo za pośrednictwem jo. Ja właśnie tutaj dodał, że Robert to bardzo mądrze i taktycznie rozegrał, bo na przykład Iwan, który jest wnukiem Blixema od Gabi Benji, to wspaniała samiczka jest po tym Benji. Benji to będzie nowa gwiazda u Vandenabele. Podejrzewam, że... Tego oglądał jo, nie tylko w ręce miał, strasznie mu się podobał. Lepszy niż Rudy, lepszy niż New Blixem. Jest to magic. Ale przerwałem ci, przepraszam, bo coś tam zacząłeś mówić o tym... Że dobrze taktycznie rozegrałeś, bo masz na przykład 7 czy 8 dzieci Iwana, który jest wnukiem do Blixema, więc dobrze to rozegrałeś i sporo gołębi od Vandenabele też nabyłeś, więc to na pewno będzie pasowało. Okay. Tu masz obrę. To są gołębie wybierane, to nie było wzięte po prostu. W sensie, tak? No bo to jest w sensie takie. Qualität liegt sehr, sehr hoch. Oczywiście, to jest tutaj... nicht nur Papier. Nein. To nie jest tylko papier, to jest też gołębie wybierane już konkretnie. Warto powiedzieć. Pod wygląd. To nie, że tam się wzięło co się musiało wziąć, co tam nam dali, tylko gołębie po prostu zostały. Ja powiem tak, ostatnio, jakbyśmy film oglądali, co byliśmy ostatnio u Gabiego Vandenabele, my kiedy byliśmy tam, były tylko dwa na sprzęt. My się nie wzięliśmy, bo to były właśnie takie gołębie. To były kundle. Tak jest. Manfredzie, znaczy, to po prostu gołębie, które miał akurat. Co warto powiedzieć, te gołębie były warte Topę. Topę. Druga siostra New Belgian Pride. Co warto powiedzieć, te gołębie od Vandenabele, tam jak ktoś jedzie, tak jak my na przykład, to nie mamy dostępu do tych lepszych gołębi. Te gołębie, które są tutaj, Jo jest zaprzyjaźniony z Gabim Vandenabele i dzięki jego... Tak, to jest Imre Di Caprio. Kolega. Trzeba powiedzieć, że te gołębie były dzięki uprzejmości Jo dla nas wybierane. Jo je wybierał, natomiast my nie mieliśmy im kompletnie nic do zarzucenia przy odbieraniu. Tak. To właśnie kiedy też byliśmy z Manfredem właśnie w Vandenabele, te gołębie, które chcieli nam, były do oferty, nie wzięliśmy, ale mieliśmy wcześniej właśnie te gołębie. Tutaj nie ma żadnego gołębia, który nie przeszedł selekcji przez Manfreda przede wszystkim, bo jego tutaj wiemy, że on tą wiedzę taką z nas wszystkich ma największą. No i oczywiście duża część gołębi bezpośrednio przez Jo i ojca, tak? Jest tutaj 5 dzieci Rudego, 6 dzieci New Blixema i reszta gołębi, które są po najlepszych gołębiach zabiegowanych. Między innymi Samurai, ten Benji. Jest tutaj naprawdę świetnych gołębi, mnóstwo. Tutaj jeszcze masz też Wandajki gołębie. Tam jeszcze wspomnieliśmy i były gołębie u ciebie Leo Hermansa. Leo Hermansa też mamy trochę gołębi. Też oczywiście po selekcji Jo przed chwilą przejrzał te rodowody i mówi, że... Wspaniałe łączenie. To są całkiem niedawno były przywiezione. Tak jest. To najświeższe gołębie w hodowli. To już prawdopodobnie jedne ze ostatnich na tą chwilę. I mamy też jeszcze gołębie, te właśnie, o których rozmawialiśmy, te Carlo Van Rompuy. Carlo Van Rompuy, rodzeństwo. Nie mamy jeszcze jeden tutaj jedzie, którego w tej chwili nie ma. To jest z Hattricka, dwójka bezpośrednich dzieci. Co jeszcze? Tam wspominałeś od Biała, Intera Prangę, Gusta.
No zaraz będziemy musieli pomału kończyć. No niestety czas nas goni. Tutaj mamy Dirka Devera, o którym wcześniej powiedziałem, samica Olympic Blue, która jest właśnie wnuczką Gusa. Tak? I jednocześnie olimpijką. To jest też. To jest, czyli to jest imbred Gusa. Tak, i to jest ojciec, a ty, czyli to jest, to jest samica. To jest samiec. Samiec. To jest syn Gusa. Syn Gusa razy wnuczka Gusa, która była olimpijką. No to widzieliśmy tego gołębia i on się zachwycał. Tak. O, Marco Braspeni. Też tego gołębia widzieliśmy? Tak, widzieliśmy te gołębie. Tutaj jest oryginalny jeden z tych gołębi. To jest syn Olympic Big Leo, którego już nie mają. Poszedł za dobre pieniądze na Tajwan. Tak. Patrick Brox. Sagan. Tego nie pokazaliśmy, szkoda, bo warto było pokazać tą samiczkę, to jest imbred Sagan. A Sagana to, przypomnijmy sobie, całkiem niedawno film u nas był prezentowany o Patricku Broxie, hodowca, 47 gołębi posiadający tylko w hodowli, 4-5 gołębi na lot, 7 par w rozpłodzie, hodowla liczna, duża selekcja, ten gołąb Sagan, tam widzieliśmy na zdjęciach osiągnięcia jego bardzo utytułowany. Oj, tu mamy jeszcze poczekaj, to jest ten gołąbek, o którym mówiłem, że jest po siostrze Dolce Vita, tak? A sekundę, ja tylko przejrzę, czy coś. Tutaj można by było siedzieć bardzo długo. Tu widzę repera, masz gołębie, tak jeszcze Wolfganga. Wanajka są. Wnuki do kanibala. Witkopa, Sylwestra, tak? Tak jest. To jest jedna samiczka. Aha, przepraszam, jest tu jeszcze jedna, dwie samiczki. Tak. Co jeszcze warto pokazać. Tak na szybko, bo tego czasu nie mamy za wiele. No, kopmany, no to chyba prangę i kopmany to warto pokazać, może przejść. Pokażemy tutaj. To jest jeden z prangę, najlepsza samica, najlepsza samica Luisa Van Loon, jako miał prangę. Tak jest. I to 330 imbred razy 802, tak? Imbred 330 razy 802. To tak samo zobaczmy, bo tutaj 330 to jest tutaj po 8 razy pierwszy konkurs, który miał. Te gołębie mogliśmy też je wziąć w ręce, no fantastyczne w budowie gołębie. Tu kopmany, oryginalne kopmany, tak. Kopmany Zervermes, Hope, Calviva, Cassiusa. To jest Watson, wspaniała samica jest. Rewelacja. Co tutaj jeszcze? Sardes, Gibson. No jest tych gołębi dość sporo. Imbredy do Cassiusa też mamy dwa. Także w tym późniejszym czasie ktoś się skontaktuje tutaj. Będziemy starali się jak najlepiej tutaj opisać. O, i Flomansa widzę gołębie tak samo. Są tutaj oryginalne gołębie Flomansa. Też jeszcze. Połowy oryginalne też. To może. To są gołębie bardzo dobre, też wybierane, natomiast nie są to gołębie bezpośrednie dzieci, gdzieś tam wnuki, ale są świetne, tak? Naprawdę świetne. Będziemy też obserwować, kolega będzie lotował, teraz w tym roku już niedługo się zaczyna sezon. Te gołębie z zeszłego roku na stare będziesz już leciał. No będę leciał, natomiast nie szykuję się na te loty starych, bo ja tak naprawdę wydaje mi się, że jeszcze nie ma czym lecieć. Myślę, że trzeba dać mi 2-3 lata i będziemy starać się zrobić jakiś wynik. Ja mamy tego gołębia Albert Derma, no to jest Valentino to. Paliena. Tu widzimy. Pokażemy go Jo, tak. Pokażemy Jo, bo to jest gołąb, który był przywieziony do hodowli Jo. Przywieźli go do hodowli Jo, a my akurat będąc na miejscu zebraliśmy go ze sobą. Ale z jego wiedzą, tak? Czy tak się on teraz się zdziwił, że po prostu... Nie, on wie. Tak. To był gołąb, który był dla niego przywieziony. Nie tak, że policja belgijska też nie wie, że... No nie szukali nas, nie. No Louis Adriansen, Klamper, też bardzo fajny gołąb. No i Leo Hoelemans. Mogę coś zapytać o tego? To jest ten stary gołąb, jest bardzo Klamper. Stary, tak? Natomiast... A to jest die alte Vogel. Die Vogel, die er mich gezeigt hat. Jeszcze co mamy? Olimpiadę 003. Leo Hoelemansa. No i tu już myślę, że to... Tak na... A papier z tych Hoelemansów? Papiery z Hoelemansów, może Manfred, ty przedstaw te Hoelemansy. Tak, na szybko, bo tylko pokazaliśmy. Tu jest jeden Van Dijk. To jest... Mamy godzinę pierwszą już, Manfred. To jest córka Kanibala Juniora, bardzo. A to jest Van Dijk akurat. Tak, ostatnio na czasie razy córka Olympic Nilsa. I tu mamy tak. Bolt, Boerenbolt, Enkelbolt.
Po prostu jest Black to są Shoulder. Można powiedzieć, dużo jest, tu jest pochodzące z Bolta. Tu jest dobrze na linię na Bolta pociągnięte, czyli brat Bolta razy siostra z gniazda Bolta. Tutaj mamy brat z gniazda 6 narodowego asa Belgii, ale nie wiem co to był za gołąb. Tutaj mamy Golden Bolt, czyli brat Bolta razy pełna siostra Bolta. Tak, brat Olimpijczyka razy znowu siostra Bolta. Tu jest mocno wszystko na linię. Tu znowu Bolt. Co warto, co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć o. Co warto powiedzieć o Leo Hermansie. W tej chwili te gołębie, które są, to są jedyne gołębie. Te, które są tutaj, te młode gołębie, to są jedyne gołębie, jakie Leo ma. W sensie jedyne. Po wyprzedaży swojej hodowli. Tak jest. Leo zlikwidował swoją hodowlę, Sprzedał. Sprzedał swoją hodowlę, zostawił tylko kilkanaście gołębi później dla siebie, na których chce oprzeć znowu tą hodowlę i udało nam się po tych gołębiach te gołębie też zjeść. I już znowu, daj jest schon wieder gut, nie? Leo. Ja, daj jest wieder gut. Znowu jest już na to. Jest wieder neu. I hodowla postawiona, jest teraz na tych gołębiach, które są tutaj rodzicami. Seine Krankheit ist vorbei. Niestety jego choroba odstąpiła i ma teraz dużo motywacji. Kogo choroba? Leo Hermansa, no bo przecież oficjalny powód był z powodów zdrowotnych. Oficjalny. No, ściemnia pewnie. Tak już tak, ale teraz my już pomału napadł. Tak, bo już samolot odlatuje. Będzie czekał. Samolot odlatuje. Bardzo miło nam było tutaj. Jo też dał nam tutaj dzisiaj informację, że na pewno nas jeszcze odwiedzi. Dlatego właśnie chcę mówić. Noch mehrmals, nie? Ja. Dzisiaj naprawdę mamy mało czasu, no szkoda, że tak krótko. Znaczy mało, wiesz co, ja powiem tymi słowami, co kiedyś po godzinie trwania filmu kolega Maciej podyma i skończył po tej krótkiej prezentacji. Ja prawie zasypiałem, ale niestety, tak ona krótka nie była, teraz też dość dużo, to jest około godziny czasu, ale trzeba wykorzystać takie spotkania. Zobaczmy, Job przyleciał specjalnie dzisiaj spotkać się ze Ślobem, bo takiego tam by nie dostał pewnie w Belgii. I był bardzo smaczny. Ale teraz już musimy naprawdę kończyć. Jeszcze tylko przedstawimy licznik. 20 dzień niepalenia za oszczędzone 390 zł. Chciał i od. 390 zł, 20 dni za oszczędzone. I o coś chciał powiedzieć, przerwałeś, zaczął. Właśnie. I ben al über den ganzen Welt gewesen, bei sehr tausende Liebhaber. On już był na całym świecie. Ale takiej kolekcji też jeszcze nie było. Dobrze. Nie tylko papiery, ale również jakość gołębi. Znaczy, na pewno na Antarktydzie nie widział takich gołębi. Znaczy nie, powiem. Gołębniku, na Antarktydzie. A może się trafi. Tam nie ma. Nie wiem, może są. Zaskoczony jestem jedną propozycją, którą tutaj dostałem, że każdy gołąb, który będzie z połączenia syn Rudy razy córka Rudy, to każdego z tych gołębi, które on oglądał, to każdego z tych gołębi on odkupuje. To było ciekawe takie doświadczenie. Fajne. Czyli no skończmy już, bo widzę, że chcesz nas... Nie to, że ja was chcę, tylko po prostu komu w drogę temu kopa. Samolot po prostu nie będzie czekał, a jeszcze trzeba do Wrocławia dotrzeć. No jeszcze korki dzisiaj przy piątku na pewno. Wielkie to słowo dałem. Bardzo miło nam to było spędzić wspólny czas. Takie spotkania są bardzo pedagogiczne. I będziemy sobie jeszcze tak na koniec zrobić. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. A na pewno jeszcze hodowlę kolegi Roberta nieraz odwiedzimy. Do zobaczenia. Dobry lot.